Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak katujemy ciągnik 170 koni, 195 dokładnie ma. I pokażę Wam, jaką w tej żubeczce chodzi. Zobaczcie, co to za wynalazek. Brona talerzowa na zaczep kulowy. Dobrze, żeby było widać to z tej strony. Dociążanie zaczepu. Dwa resory dociążające bez wałów, to jest X46, pisze naklejka, talerze średnicy 75 cm po zewnętrznej po łuku, po wodzie, czyli 750 talerze nowe, 2 cm podjechane, tylne są 3 cm. Tak to wygląda w środku. Tam talerze zachodzą, robią bruzdę, a te dwa talerze do środka, te dwa rzędy składają do środka. I tak wygląda po talerzówce. Nie ma śladu. Zobaczcie, jak ściernia jest podcięta. Teraz jest sucho, nie pada. Kiemki są zerwane, jest zerwane. O, i teraz pójdę na to brony i jest luksus. Tu można jeszcze jakieś brony zaczepić do tyłu, dwa gniazda hydrauliczne do podłączenia i taki wynalazek. Coś z tego będzie. No i zobaczcie, na kołach podnoszona, tu jest regulacja głębokości za pomocą tej śruby, wykręca się, opuszcza i głębiej nie pójdzie. A tu jest na zakład, idą dwa talerze. Taki wynalazek. A tak to robi. Między osiami jest 3 metry przerwy, między pierwszym rzędem a drugim. Czyli można tego nowego ministra rolnictwa, co będzie kandydował z czerwonym serduszkiem na ministra rolnictwa, to co mu się nie opłaca uprawiać, to można to karczować, wałować te wszystkie. Wszystkie porzeczki, maliny. No, a co tu jest? Waga 5,5 tony. 2004 rok. To jest producent Galuch. Galucho. Fabryka metalowa jakaś, pisze to. Portugalia. I Józef Francisco Justino. Czyli rolnik jakiś produkuje, to fabrykę utworzył. O i zobaczcie, kuźwa mać, zobaczcie, nawet nie wiedziałem. Tu mamy schowek i tu są w schowku
klucze do dokręcania nakrętek. Jedną blokujecie. Widzicie? Taki inteligentny producent. Wszystko jest. A i tu guma jest od 30, taka co się zaciąga, ale urwana. Tu zaczep już zregenerowany, bo chyba pękło. No i mamy tego typu sprzęt. Pozdrawiam. Do następnego odcinka.